jak nastała Solidarność, wybuchła niepodległość w 1989 roku, to wszyscy moi koledzy, masa znajomych, kolegów zaczęła piastować jakieś tam funkcje i wcale mi się nie podobało, jak, w jakiej formie oni to piastują. Strasznie chciałam powtórzyć te pytania, to znaczy o co im chodzi w tej władzy, co oni chcą osiągnąć, jacy oni są, ale oni, czyli my, czy te mechanizmy obowiązujące we władzy w czasach PRL-u obowiązują dalej. I właściwie z przykrością zaczęłam odkrywać, chodząc po moich przyjaciołach, że my jesteśmy bardzo podobni. Przyszliśmy z innego świata, a w tej władzy poruszamy się w podobny sposób jak poprzednicy, czyli komuniści. Było to bardzo dla mnie fascynujące zajęcie. Ja zresztą szalenie byłam związana z Solidarnością w sposób emocjonalny. I ta książka, którą robiłam my, ona mi pozwoliła wyzwolić się z takiego mitu Solidarności. Po tej książce miałam już dystans właśnie do elit rządzących. W tej książce my zaczęłam rozmawiać, pierwszy był Balcerowicz, potem Krzysztof Bielecki, Jasio Rulewski. Chodziłam po znajomych, chodziłam po ludziach, z którymi byłam na tej, albo jeszcze sobie wymyśliłam taką rzecz, że w tej książce, ona tym musi się różnić od tamtej książki, gdzie jest forma per pan, że ja jestem z nimi na ty, czyli ja jestem ze środka. To są moi przyjaciele i koledzy. Poszłam oczywiście do Jarka Kaczyńskiego. To była dla mnie najciekawsza właściwie rozmowa, ponieważ Jarosław Kaczyński to jest jeden z najlepszych rozmówców, jaki się może dziennikarzowi trafić. Takim rozmówcą w onych był też Stefan Staszewski. I ten Jarek Kaczyński umie opowiedzieć anegdotę, opowiedzieć scenę i reaguje na pytania. Z nim można uprawiać taki ping-pong. On jest i ironiczny, dowcipny i zaczepny. Świetny rozmówca.